Witam. Od dość dawna chodzi za mną taki temat na vlog, dyskusyjny vlog o cechach Polaków, o tym, czy Polacy są zawistni, czy Polacy, no, czy prawdą jest, że Polak Polakowi wilkiem. Mówi się, zwłaszcza, ja to czytam i w prasie, ale i w internecie spotykam bardzo często, zwłaszcza przy czytaniu spraw polskich o Polakach za granicą. Podobno za granicą żaden Polak nie pomoże innemu Polakowi. Mało tego, byłby gotów utopić go w łyżce zupy. No, w zupy tego Polaka, nie w swojej zupie, bo żeby mu nie zjadł tej zupy. Jest taki fajny kącik, kanał na YouTubie, kącik Hani. To taka Polka mniej więcej w moim wieku, która swego czasu w latach 80., a więc 30 lat temu, początki lat 80. wraz z mężem i z dwójką córek uciekli z Polski, bo nie wybrali się gdzieś tam po Austrii, potem udało im się wyemigrować do Australii. Tam osiedli, no udało im się, umocnili się finansowo i że tak powiem społecznie. Dzisiaj coś znaczą. Hania prowadzi bardzo fajny kanał, bardzo fajny kącik o Polonii, o Australii, ale i o Polonii w Australii. I w tym kąciku u Hani była taka właśnie dyskusja, której wniosek był jeden. Żaden Polak Polakowi na emigracji nie pomoże. Odwrotnie, przeciwnie niż wszystkie inne nacje. To się tak patrzę, bo mi się w okularach odbija okno. Tu mam okno na wprost, ale w okularach też się odbija mi to okno. Nie wiem, czy będzie na filmie widać. No zobaczymy. No i wielkie larum, wielkie płacz w dyskusji, że Polak Polakowi nie pomoże. Mało tego, przy okazji była dyskusja, jak bardzo naród polski jest, że tak powiem, aspołeczny. Nawet jeśli przechodzi koło nieszczęścia, widzi, jak Polak widzi, że ktoś bije, katuje innego, to Polak odwróci głowę, nie pomoże, nie podejdzie, złoczyńcy nie przegoni. No, ostatnio próbował pomóc swojemu koleżce pewien poseł. No, wtrącił się do dyskusji tego kolesia zatrzymanego przez policję, do dyskusji kolesia z policją. No i efekt był taki, że pod dupie pałą dostał właśnie ten poseł. Koleś, nie wiem, czy dostał, ale poseł. Potem się żalił, że bito mnie po twarzy i coś tam. No, znacie pewnie tą historię. Tak, i taki vlog, no długo za mną chodzi, miałem go zrobić, nie zrobiłem. Szukałem trochę materiału w internecie, filmowego najlepiej o tym właśnie, że inne narody, że te cechy, nieładne cechy, to nie jest tylko cecha Polaka, że inne narody, inni ludzie z innej narodowości mają identyczne cechy. I nie mówię tu o dzikusach gdzieś tam z południowej Ameryki czy z Afryki. Biali w Europie też mają takie same cechy. I jakby trochę na szczęście trafiłem na filmik na YouTubie, na film, który doskonale pokazuje te polskie cechy, tą niewrażliwość społeczną na losy bitego i mordowanego na oczach ludzi, w tłumie ludzi, w biały dzień, w mieście mordowanego człowieka, jak inni ludzie, podobno Polacy tylko tak reagują, figę znakiem, nie tylko. Jest to filmik specjalnie nagrany, tu są scenki autentyczne, bo one przecież miały miejsce, ale specjalnie wyreżyserowane, doskonale udające rzeczywistość. A jak reagują ci ludzie? Więc jaki to naród? No to zobacz ten filmik. Thank you.
co, poruszył cię ten filmik? Widziałeś tam kilka scen, jak facet podchodzi w tłumie widzów ludzi do chłopaczka, mniejszego od siebie, z paskiem podchodzi, zarzuca mu na szyję i dusi, i wlecze. I ludzie patrzą z przerażeniem, ale żaden dupy nie ruszył. A więc nie tylko Polska, to cecha brzydka, ale nie tylko wcale nie tylko Polska. Tam w komentarzach wpisz mi swoje uwagi, co sądzisz o tym problemie. Czy masz też może obserwacje, zwłaszcza Polacy żyjący poza krajem, znający realia innych państw, innych narodów. Czy spotkałeś też się z podobną sytuacją, gdzie nie Polak jest, no, tak powiem, w sytuacji, w pozycji w pełni krytycznej? Czy znasz podobne sytuacje? Zapraszam do dyskusji, a póki co do miłego zobaczyska.